mało lat nie miał prostego życia. Większość czasu spędzał włócząc się po ulicach małego miasta. Mieszkałbym czy z rodzicami i starszą siostrą, która puszczała się z dealerami. W domu się nie przelewało, mówiąc delikatnie. Często brakowało na chleba, stary bił matkę. Dzieciak chciał się odbić ponad ten syf. Rówieśnicy byli na etapie nabijania fify. Denerwował go widok innych dzieci z klasy. Średnio co trzy niechy miały nowe adidasy. Przy takich startach jak on się nie liczy na farta. Poznaj 15-latka, postanowił sam o siebie zadbać. Podbił pewnie do jednego z koleżków siostry. Dobrze wiedział, skąd on ma swą forsę. Zabłysk wokół, dostał pierwszy deko w komis. Zioła, zrobił 12 sztuk i poszedł z tym do szkoły. Puszczał, rozliczał się i grał następne. Za którymś razem zamiast zioła on mu przyniósł pekle. Nie obchodziło go co to, bo sam nigdy nawet nie palił. Białe uzależniało, on miał więcej w kiermanie. Liczy się hajs, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Coś kosztem czegoś dealerka odbiła się na ocenach. Mało lat nie zdał do następnej klasy, a we wrześniu po wakacjach nie było go już wśród koleżków. Bo skoro zarabiał więcej floty niż jego stary, to po co szkoła mu? Zresztą i tak chodził na wagary. Nosił już markowe ciuchy w restauracjach. Szamał, kupił karnet na siłownię, żeby typu włamać. Mało lacik jeszcze był, koleżka siostry służył radą. Zapodał mu ruskiego teścia i polski metanapol. Matka co rano pod poduszką miała flotę. Wmawiała sobie, że syn złapał normalną robotę. A koleżka trzeba przyznać, czasu nie tracił. W każdym klubie się kręciły jego małolaty. Z towarem, którego się nie bierze raz ani dwa. Czysta polfa i brown, najgorsze z fas. To miał hajs, nie wzruszał go widok przed panem pysków koleżków z piaskownicy i z asfaltowego boiska. Był na swoim, miał mieszkanie, starszą betę na mapie. Dupne bary, dupę łapę, jeszcze większą klatkę. Mógł utrzymać bez problemu swoją piękną kobietę i swojej córce za dobre stopnie dać na dyskotekę. I w ogóle dać jej wszystko, czego on w jej wieku nie miał. Dzięki kaprysy rosła mu samoocena. Pewnego wieczora bym zwolnił go to zawsze taksówkę. Pocałował córkę, to się dobrze na studniówce. Nie wróć za późno i wróć o własnych siłach. Jego Nokia zadzwoniła gdzieś po 4 godzinach. Pana córka zasłabła i się przewróciła. Zabrał ją ambulans, teraz wszedła mu mina. Pojechał na spotkanie z typem zgodnie z planem, który miał mu dać resztę hajsu zdać panie. Wszystko w porządku, standardowe pytanko. Co ten proch człowieku zrobił z jedną koleżanką? Zrobiła krechę figlu kredytową kartą i standardowo wciągnęła to przez banknot. Po pół godzinie na samym środku sali centralnie dziewczyna nakryła się trampkami. Nauczyciele spanikowali, przerwali studniówkę. Człowieku, dziewczynę zabrał ambulans. Ale jakbyś ją widział, jaka była naćpana.